Idea otwartej nauki odwołuje się do swobodnej wymiany myśli i wiedzy oraz do weryfikowalności doświadczeń naukowych. Przyjmuje się, iż podstawowe obszary otwartej nauki to otwarty dostęp do publikacji, otwarte dane badawcze, otwarta komunikacja naukowa. Transparentność procesu badawczego ma szczególne znaczenie w przypadku badań finansowanych ze środków publicznych. Coraz częściej instytucje finansujące badania naukowe wymagają udostępniania w modelu otwartym nie tylko publikacji naukowych, ale także danych badawczych, które powinny być przechowywane w repozytoriach. Każdego dnia naukowcy na całym świecie gromadzą oraz wytwarzają dane badawcze, które stanowią materiał do analiz i podstawę późniejszych publikacji naukowych. Każda dyscyplina nauki tworzy własne, specyficzne dla niej dane badawcze. To na przykład dane liczbowe, dokumenty tekstowe, fotografie, nagrania, ankiety. Sposób przechowywania danych badawczych bywa bardzo różnorodny. Od komputerów, poprzez nośniki elektroniczne, aż po tak zwaną chmurę, a niekiedy nawet papierowe fiszki. Jednak otwarty dostęp do danych zapewniają wyłącznie repozytoria. Zgodnie z ideą otwartej nauki, dane badawcze powinny być udostępniane do bezpłatnego, powtórnego użycia bez barier prawnych i technicznych, co najmniej w zakresie wymaganym do weryfikacji wyników badań zaprezentowanych w publikacjach naukowych. Optymalne zarządzanie danymi zapewniają zasady FAIR, czyli wytyczne związane z prawidłowym przygotowaniem danych badawczych do udostępniania. Zgodnie z zasadami FAIR, dane badawcze powinny być findable, łatwo wyszukiwane i znajdowane, accessible, dostępne na przykład w repozytorium danych, interoperable, interoperacyjne, opisane w odpowiednim standardzie oraz z zastosowaniem prawidłowej metodologii, reusable, udostępnione do wielokrotnego użycia na odpowiedniej licencji. Zazwyczaj przy udostępnianiu danych przywołuje się maksymę, iż dane badawcze powinny być tak otwarte, jak to możliwe, tak zamknięte, jak to konieczne, ponieważ nie wszystkie typy danych mogą być udostępniane publicznie. Przygotowując dane do udostępniania, warto dokonać selekcji danych. Należy unikać udostępniania zbiorów danych podobnych do już istniejących. Usunięcia danych wrażliwych poprzez zastosowanie anonimizacji lub pseudonimizacji. Wyboru formatów plików. Nazewnictwa plików. Wersjonowania. Opatrzenia datasetów opisem w postaci metadanych. Dane badawcze najczęściej udostępniane są w postaci tzw. datasetów, czyli zbiorów stanowiących pewną odrębną całość i zawierających dane powiązane z jedną publikacją, projektem naukowym bądź eksperymentem. Zbiory danych badawczych powinny zostać opisane przy pomocy metadanych, które są gwarantem prawidłowego ich zaindeksowania, a co za tym idzie, ich wyszukiwania oraz ponownego użycia. Dane badawcze powinny zostać opublikowane w ogólnodostępnym formacie, wykorzystującym standardowe kodowanie, bez konieczności zakupu oprogramowania komercyjnego. Jednym z ważniejszych zagadnień związanych z udostępnianiem danych badawczych są aspekty prawne. Na nurtujące wielu naukowców pytanie, czy wszystkie dane powinny być otwarte, należy odpowiedzieć – nie. Nie wszystkie zbiory danych mogą mieć otwarty charakter. Dotyczy to na przykład danych osobowych, danych medycznych, zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym, czy też z przepisami o komercjalizacji wyników badań. Informacja o prowadzeniu tego typu badań może być podana publicznie. Natomiast same dane w niektórych przypadkach nie mogą mieć charakteru otwartego, a dostęp do nich podlega negocjacjom. Nie jest możliwe podanie jednego aktu prawnego regulującego zagadnienia prawne związane z udostępnianiem danych. Zawsze warto jednak pamiętać o prawie własności intelektualnej i prawie autorskim. Ponadto, już na etapie planowania projektu badawczego należy właściwie zidentyfikować wszystkie możliwe kwestie prawne dotyczące udostępniania danych oraz określić zasady, na jakich będzie można z nich korzystać. Do publikowania w otwartych modelach komunikacji rekomenduje się stosowanie nieodpłatnych wzorów licencji Creative Commons. Właściwe oznaczenie danych badawczych wybraną licencją Creative Commons określa zakres użycia danych, np. zakaz użycia komercyjnego. Niepokój niekiedy budzi wśród naukowców możliwość użycia danych badawczych z pominięciem autorstwa.
Warto pamiętać, że przy wykorzystywaniu danych badawczych obowiązuje uznanie autorstwa oraz prawo cytatu, takie samo jak na przykład przy cytowaniu publikacji naukowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat udostępniania danych badawczych, ruchu Open Access czy ogólnie otwartej nauki, zapraszamy na podstronę Otwarta Nauka na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.